Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. No i mamy koniec trzeciego dnia na nowym polskim serwerze S38. No i co, no jak widzicie na pierwszy rzut oka cel na dzisiaj tak naprawdę został osiągnięty, ponieważ wbiliśmy 77 level, a w zasadzie 75 nam wystarczył. No i udało nam się wbić pupile, także jestem bardzo zadowolony z tego powodu, że te pupile zostały tak naprawdę odblokowane. No ale po kolei, no mamy jeszcze 7 minut do północy. Topka w tym momencie wygląda w następujący sposób. No jak widzicie, tutaj Azuria bardzo ładnie poleciała, jeżeli chodzi o łowców demonów. Ma już prawie 160 level, więc wow. No strasznie tutaj wyprzedziła nas. Natomiast co, no Dafug tutaj z naszej gildii ma... Oj, tutaj się coś zbugowało. Dafug ma 82 poziom. I z tego co widziałem, jeszcze Osom ma 81, no a my jesteśmy na czwartej pozycji, jeżeli chodzi o tych łowców, więc dzisiaj no troszeczkę słabiej. Natomiast no jak widzicie, po stanie moich grzybków dużo ich poszło, nie ukrywam, bo niektóre lochy naprawdę ze mną tutaj igrały sobie dosyć mocno, ale to wam zaraz pokażę. Także no jeszcze na minutę przed tutaj wejdziemy do tej topki, ale myślę, że nic się tutaj już raczej nie zmieni, poza tym, że może tutaj z tych wysokich leveli, no widzicie, już tutaj jest 211 level, także no te berki poleciały dosyć konkretnie, chociaż no jak widać łowcom demonów też się da, bo podtrzymuje nadal to, że te lochy na tym łowcy naprawdę szybko siadają, naprawdę nie potrzeba wiele, żeby one siadły, także no tak naprawdę no wystarczy grzybów, no mi dzisiaj tak naprawdę grzybów brakło, bo przebierałem się na około 70 chyba, więc no tutaj na spokojnie mogłem jeszcze te itemki przebrać i sobie polecieć dalej, no ale niestety zobaczymy jak to będzie w kolejnych dniach, postaram się tutaj troszeczkę nadgonić, no ale mówię, no zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, zobaczmy sobie tutaj lochy, bo jak widzicie troszeczkę ich dzisiaj zapisałem. No i co tutaj było takie najciekawsze? Jadowity smok, to był w ogóle loch, z którym bardzo długo walczyłem. Także zobaczmy sobie tą walkę, jak tutaj, to może będę pomijał. Pierwszy raz się wskrzesiłem, potem drugi raz i w zasadzie chyba to wystarczyło. Natomiast bardzo dużo, nie wiem co tutaj nagle taką zmianę poczyniło w tej walce, że tylko dwa razy wystarczyły, aby się wskrzesić i go pokonać, bo naprawdę długo z nim tutaj walczyliśmy. No ta meduza nas troszeczkę przyblokowała, wiadomo jak to mag. Ale tutaj, no tutaj pewnie same kryty nam siadły, dokładnie, jej żaden kryda nam same, no i tak to wygląda. Dobra, tutaj w ogóle ten niedźwiedź, wydałem na niego chyba z 200 grzybów i nie padł, zostało mi tam nie wiem ile, z 60 grzybów, jeszcze miałem awkę na gniazdo odłożone, no i kliknąłem po prostu tak od niechcenia po tych 200 grzybach, zrobiłem sobie taką przerwę 10 minut, nic nie zmieniałem w postaci, kliknąłem dwa razy i padł. I dzięki niemu wbiliśmy właśnie 75 poziom, no co za tym idzie, jeszcze to gniazdo nam się udało wydropić. Zaraz wam tutaj te pupilki pokażę, tylko no zobaczmy tą walkę, tutaj się raz wskrzesiliśmy, no i wygląda na to, że drugi raz dokładnie. No i padł, więc też tutaj wcale nie jakiś duży wyczyn, tak naprawdę. Zawsze jak klikałem w ogóle te lochy, to zawsze miałem takie poczucie, że musimy się wskrzesić tam 3-4 razy, a tu wygląda na to, że wystarczą 2 i te lochy siadają. Dobra, no pupile tutaj porobiliśmy te ataki, no troszkę nam levela wpadło z tych pupili, ale na razie tutaj mrok, mamy 3 razy nakarmiony, światło, no jeszcze nie mamy odpowiednich petów wydropionych, tak samo tutaj w ziemi też nie mamy, jeszcze ponika tutaj nie mamy, no i kroks, no troszkę podropiłem to co mogłem w nocy, bo po 23 dopiero dostałem to gniazdo, no natomiast resztę sobie podropię jutro, na to wychodzi, troszeczkę w dzień, co tutaj mam do dropnięcia, troszeczkę w nocy. No jeżeli chodzi o klaser, to mamy 63,5%, zacząłem bić na tym 48 poziomie, bo wczoraj skończyłem 48, wbiłem sobie 62% i zacząłem na tych 62% sobie lecieć dalej awkę. Także tak, no myślę co wam tu jeszcze pokazać, no już tu dzisiaj wiadomo, wszystko mam zrobione, zostały jeszcze 3 minuty, a rękę zrobiłem, to zrobiłem twierdzę jak tutaj wygląda, no budujemy na 8 poziom, tutaj mamy eko 5-3, to w ogóle muszę to wszystko poprawić, bo w zasadzie się tak bardzo nie skupiałem na tej arenie, znaczy na tej twierdzy, także tutaj sobie jeszcze pociśniemy, wiadomo, no tutaj możemy podbierać, ataki już powoli zaczynają dawać
dawać nam surowce, bo już te ochronki powoli schodzą, no ale jeszcze wiadomo, nie u wszystkich. Tutaj sobie jakieś ataki zrobimy do osiągnięcia. No osiągnięć dzisiaj trochę zrobiłem też. Ogrywacza między innymi, nie chciało mi się do niego, że tak powiem, zasiadać, ale udało się. No tutaj już te twierdze, jeszcze musimy 48 najechać. Co my tutaj jeszcze zrobiliśmy? Coś żeśmy zrobili z epikami, tylko nie wiem co. A, ubierz całą postać w artefakty. To też żeśmy zrobili. Dobra. No i tutaj na razie nic. No i co? No tak naprawdę można powiedzieć, że jestem zadowolony z tego kolejnego dnia. No mimo wszystko taki mój cel to były na dzisiaj pupile. No i się to udało. Pamiętajmy, że za tydzień jest event wielkanocny, więc też będzie można tutaj polecieć. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie. Wiadomo, że no tutaj w końcu te osoby się zablokują i przestaną tak lecieć i my to nadgonimy prędzej czy później. W każdym razie, no mimo wszystko to, że dropnąłem te pupille jako chyba 11 na serwerze, no to bardzo, bardzo jestem zadowolony. Tylko właśnie, no mówię, już miałem małe ławki, więc tutaj sobie ich za dużo nie podropiłem niestety. No ale to się jutro nadgoni, jakieś tam już dzisiaj walki zrobione, jakieś tam karmionka wpadły, zawsze to troszeczkę do przodu względem serwera. No i co więcej, no tutaj w twierdzach to jesteśmy dosyć nisko, ja tych ataków w ogóle nie robiłem, dopiero od niedawna się na nich zacząłem skupiać. Dobra, mamy minutkę, więc już pokażę, o, znowu słyszeliście pewnie zegarek, północ wybiła, no i co, no nuda VIP tutaj zaczyna dominować dosyć mocno na tym serwerze. Bardzo mi się podoba, że my tutaj się pokazujemy jako, można powiedzieć, taka top 2 gildia. Tutaj w ogóle dwóch ludzi z naszej akademii musimy wziąć do siebie, bo strasznie ładnie tutaj polecieli chłopaki. A jak ktoś się w akademii wyróżnia, no to on leci do gildii głównej, bo tak było obiecane po prostu. Natomiast jak ktoś tutaj u nas odstaje, no to leci do akademii. Taka była umowa na starcie i myślę, że każdy się na to godzi. No tutaj dosyć nieźle z tego co widzę, no te salki, wymagania większość spełniła. Dzisiaj już mamy 10-10, no ulepszenia już mamy, a wyprawę zrobiliśmy jedną, ja dzisiaj w pół do drugiej chyba jeszcze nie będę spał, ten odcinek pewnie wyjdzie jakoś w pół do drugiej, więc tą wyprawę sobie puszczę pewnie, bo mam tutaj, jak widzicie, golda, także tą wyprawę puszczę już, żebyśmy tutaj nadganiali powoli, bo już tam widzę, że inne gildie, znaczy w sumie tylko nuda, zabierałem się chyba do trzeciej wyprawy, no a my troszeczkę tutaj jesteśmy z tym do tyłu, więc będziemy sobie lecieć. No i tak myślę, czy coś jeszcze, no jak widzicie tutaj tak naprawdę nam jeszcze 1,2% brakuje do fulla, jeżeli chodzi o skarbiec, i tutaj 400 dosłownie do trenera nam brakuje, żeby polecieć, więc też nieźle. Nie wiem, jak to teraz wygląda pod względem gildii, no ale na pierwszy rzut oka to tak naprawdę tak jakbyśmy wyglądali, jakbyśmy byli top 2 gildią na serwerze, także nie wiem, no dla mnie super, ja nie zakładałem czegoś takiego. Ja tam myślałem, że sobie będziemy na jakiejś trzeciej, czwartej, no tak w top 5 chciałem, żebyśmy byli, ale tak nawet na tym piątym miejscu. No ale wiadomo, to są początki, to jest dopiero trzeci dzień serwera, to jeszcze się wszystko może pozmieniać, więc nie ma co oceniać, no ale na razie bardzo fajnie to wygląda. Dobra, no i co tutaj jeszcze więcej myślę? A, no tutaj możemy, w sumie to już chyba dokładnie pokaże nam się, dzisiaj nieśmiertelka z daily login, więc całkiem przyjemnie. Jeżeli o to chodzi, to sobie od razu użyjemy. No i tak, myślę jeszcze tutaj te... Czy tutaj jest coś złego? A, ktoś pyta o gildię, dobra, bo już się bałem, żeby nic złego nie było. Dobra, co my tutaj jeszcze żeśmy... Na czym my żeśmy się tak zatrzymali? Na tym chyba nie. Poczekajcie, jadowity ten kapitan korsarzy, on chyba padł jakoś szybko, bagienny dragon też. No chyba już tutaj nie mieliśmy, o tutaj jest w ogóle walka z bossem, ale z tego co kojarzę to tylko ten jadowity smok, czy jak on się tam nazywał, i ta meduza nam sprawiły problem, a no i ten niedźwiedź, co wam mówiłem, że poczekałem 10 minut i padł po dwóch grzybach, także no i on nam tak naprawdę umożliwił się do zdobycia petów, to w ogóle też strasznie miło z jego strony. Także tak, no z tego co widzę, tutaj się raz żeśmy wskrzesili i chyba będziemy w drugi raz, bo on tutaj blokuje, no to jest wojownik. Drugi raz. Oj, nawet trzeci raz, zobaczcie. Tutaj te paski się brzydko bugują, więc no to akurat nie fajne. Bo tak myli to, jak się wskrzeszamy, no ale
No ale nawet trzy razy, ale no mówię, najwięcej grzybów wydałem na tych trzech przeciwników, o których wam mówiłem, czyli jadowity, meduza i ten. Tego myślę, że nie ma co oglądać, ja to pozapisywałem mimo wszystko, aczkolwiek... Nie ma sensu po prostu, bo dosyć szybko te potworki padały, nie mieliśmy tu żadnego dużego bloka, więc olejemy to. Okej, no jeżeli chodzi o nasz maraton, to tak naprawdę myślę, że dobiega on końca. Może jeszcze jakieś daily odcinki z tego serwera się pojawią, ale to nie wiem, zobaczymy jeszcze jutro. Jutro powinien, taki mam plan przynajmniej, pojawić się odcinek z konkursem jeszcze. Natomiast no to musicie wyczekiwać, bo nie wiem, czy go wrzucę. Taki mam plan, ale czy wrzucę, czy nagram, to jeszcze zobaczę. No i w ogóle na sam koniec jeszcze taka dosyć przyjemna informacja od twórców Shakesa, tylko poczekajcie, żebym ja tutaj dobrze kliknął. O, dobrze kliknąłem, okej. Jak widzicie, mamy tutaj ogłoszenie, witajcie. Choć musimy zachować odpowiedni dystans, dalej jesteśmy zjednoczeni. Aby ułatwić wam te trudne czasy, mamy dla was specjalny prezent. Do odwołania otrzymacie 50% więcej punktów doświadczenia za wszystkie wykonywane w karczmie zadania. Ten całkowicie bezpieczny event rozpocznie się 6 kwietnia, czyli wy to oglądacie w nocy, czyli już tak naprawdę dzisiaj się rozpoczął, no i będziemy mieć do odwołania 50% więcej doświadczenia z misji, więc to na pewno też pomoże szybko levelować. No i jeszcze, co za tym idzie, na niemieckim forum pisali, że to będzie trwało do urodzin gry, czyli jest to jakoś tak połowa czerwca, 20 czerwca, coś takiego, więc no naprawdę długo. Nie wiem jeszcze, czy to będzie się jakoś tam kumulowało z eventem Expa i tak dalej. To wszystko się musimy przekonać, jak to będzie wyglądać. No ale to taka miła niespodzianka od twórców za to, że no mamy teraz takie czasy, jakie mamy, kwarantanna i tak dalej, więc no jest to naprawdę miło z ich strony. Okej, no i to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, komentarz dla zasięgu, wbijać na Discorda dla widzów. No i tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i cześć.